idee republikańskie dzisiaj to nie tyle praktyka polityczna, co pewna refleksja krytyczna wobec liberalizmu. Jak wiemy, w Polsce dziś odradza się taki nurt krytyki liberalizmu z perspektywy, jakby z pozycji republikańskich. Z tym, że zazwyczaj ta krytyka prowadzona jest w ten sposób, by udowodnić, że sarmatyzm był ok, że idee sarmackie, pewna tradycja I Rzeczypospolitej ma coś nam dzisiaj do powiedzenia. Ja uważam, że tak nie jest. Andrzej Walicki natomiast w swoim tekście o ideach Tadeusza Kościuszki, jego projekcie narodowym, podkreśla na niezwykłe związki tego nie tylko wielkiego polskiego patrioty, Białorusin z białoruskiego domu, który przyznawał się, że jest Litwinem, ale przede wszystkim myśliciela politycznego z pewną wizją państwa i narodu polskiego opartego właśnie o ideę wolności, powszechnej wolności, radykalnej nawet wolności, jak na idee republikańskie w owym czasie tradycji francuskiej czy tradycji amerykańskiej. A więc można spokojnie powiedzieć tak, że idee republikańskie to nie tylko ta pierwsza Rzeczpospolita, ale okres porozbiorowy, okres, w którym, z którego możemy spokojnie czerpać co do projektów nowej, odrodzonej Rzeczpospolitej. Pojęcie republika, republikanizm kojarzy nam się dzisiaj z państwem bez króla. Ale to rozumienie prawnicze jest rozumieniem dość ograniczonym. Stanisław Leszczyński, dwukrotny król Rzeczypospolitej, w jednym ze swoich listów trafnie określił, czym jest republikanizm, czym był republikanizm w jego czasach, w XVIII wieku. Otóż on podzielił państwa na dwa rodzaje. Państwa monarchiczne, monarchie, tam gdzie celem polityki jest powiększenie prestiżu władcy i dynastii, i republiki. Wymienił wśród nich i Rzeczpospolitą, która przecież miała królów, i Szwecję, która była monarchią, ale dla Leszczyńskiego i jego współczesnych istotą republikanizmu było to, że republika to państwo, które dba o wolność swoich poddanych. I jej celem polityki jest zachowanie owej wolności. Jest tak, że wielu komentatorów mówiło, że Solidarność to był ruch społeczny oparty wyłącznie o kwestie ekonomiczne i z powodów tego, że było za mało chleba, za mało pracy, co oczywiście jest pewnego rodzaju prawdą, powstał ruch społeczny, który zmienił Polskę, ale zapominają przy tym o tym, że chodziło również o cnoty, o możliwość wpływania przez obywateli, przez demokrację na życie społeczne po to, żeby ono było lepszej jakości, żeby było mniej zakłamania, mniej korupcji. I to jest nowy, dwudziestowieczny nurt republikański, o którym na przykład wspaniale pisała jedna z naszych koleżanek Elżbieta Ścierzewska w swojej pracy analizującej Solidarność pod kątem idei republikańskich. I to jest nasz dzisiejszy wkład też w myśl i refleksję, która wbrew pozorom jest bardzo żywa i na obydwu kontynentach.